Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa, miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące, oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej – Piszon. Jest to ta, która okrąża cały kraj Hawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite. Tam jest także wonna żywica i kamień czerwony.
nazwa drugiej rzeki, Gihon, okrążał na cały kraj Kusz. Nazwa trzeciej rzeki, Kiddekel, płynie ona na wschód od Aszuru. Rzeka czwarta to Perat. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Czy rzeczywiście Bóg powiedział: nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew z tego ogrodu? Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, który jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. A ty, Betlejem Efrata, najmniejszy jesteś wśród plemion judzkich. Z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie jego od początku, od dni wieczności.
Wypłynęła światłem z rannej tęczy, mgłą jak lekką szatą owinięta, córa ziemi, bez zmazy poczęta. Przed nią ziemia rozmodlona klęczy, ku niej sierot bezdomnych rączęta świecą w rannej modlitwie i tęczy. Wypłynęła lekką mgłą owiana, niepokalana. Po promieniach podrygających kroczy na świecące łzami rosnie ziny, siostra nędznych, a sama bez winy. Ku niej smutne, roztęsknione oczy obracają sieroce dzieciny. Ona, strojna w ranny brzask uroczy, spływa zorzą poranną skąpana, niepokalana. W trawkach zieleniejących płynie, śnieżną stopką otrącając rosy. Dziewiczości kłaniają się głosy. A co kwiatek liliowy minie, to on w czyste, wpatrzone niebiosy. Świeży pączek młodości rozwinie, drży, bo kwitnąć kazała mu z rana niepokalana. Płynie czysta po niezimnej ziemi, wśród narzekań, smutków i niedoli. Tu skinieniem budzi żyzność roli, tam pięknością ptaszęta o niemi. Płynie, płynie po niezimnej ziemi, w dziewiczości świetlnej aureoli. Nad niedolą sierot rozpłakana, niepokalana. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazywany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego opanowaniu nie będzie końca. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazywane Synem Bożym. A oto twoja krewna, Elżbieta. Poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu, ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Anioł niósł zwiastowanie ciężko. Jak złoty kamień, albo jak krwawy owoc. Płakał nad każdym słowem, bo co miał powiedzieć tej małej, co bezradnie pod niebem uklękła, że tak straszna będzie dziecka męka, co się właśnie zaczyna w jej krwi, że sam Bóg u wieczności drzwi czeka na jej nie albo tak. Jaki dała przedwiecznemu znak, by mógł dotknąć jak człowiek człowieka? Oto ja, służebnica pańska. Niech mi się stanie według twego słowa.